Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. Kochani, pewnie większość z Was słyszała o tragedii na przełęczy Diatłowa, gdzie 9 uczestników studenckiej wyprawy w góry Uralu poniosło śmierć w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Na ten temat powstała cała masa filmów, książek, a nawet kilka albumów black metalowych. I choć o incydencie na grzbiecie Hamardaban mówi się zdecydowanie rzadziej, jest nie mniej tajemniczy i przerażający. 7-osobowa grupa turystów pod przewodnictwem doświadczonej instruktorki Ludmiły Korowiny zginęła w przeciągu kilku minut. Przeżyła tylko jedna osoba, 17-letnia Walentina Utoczenko. Dziewczyna miała do opowiedzenia mrożącą krew w żyłach historię. Hamardaban, czy też Kamardaban, jest pasmem górskim w Rosji o długości 420 km i szerokości 65. Należy do Bajkalidów, grupy starych, fałdowych pasm górskich znajdujących się głównie w okolicy jeziora Bajkał. W jej azjatyckiej części ciągnie się na południowo-wschodnim brzegu Bajkału. Głównie Buriacji, autonomicznej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Na zachodzie góry graniczą z Doliną Irkutu, a na wschodzie z dolnym brzegiem Selengi. Średnia wysokość szczytów waha się pomiędzy 1500 a 1800 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt to Subutuj, około 2394 metry nad poziomem morza. Co roku odnotowuje się tam nawet do 800 trzęsień ziemi. Z tym rejonem wiąże się także cała masa podań i legend. Od wielkiej stopy przemierzającej połacie pasma górskiego przez lądowanie UFO po dusze szamanów strzegące wzgórz. Wśród tych mglistych podań i relacji możemy być pewni tylko tego, że incydent na Hamardaban wydarzył się naprawdę. Co nie znaczy, że był mniej tajemniczy. Wszyscy uczestnicy wyprawy byli członkami klubu turystycznego Azymut, który działał przy szkole pedagogicznej w Pietropawłowsku. Liderem grupy była 41-letnia Ludmiła Iwanowna Korowina. Doświadczony piechur, instruktorka odznaczona tytułem mistrzyni sportu ZSRR. Współpracownicy i uczniowie zwracali się do niej per mistrzyni. Była znana ze swojej surowości względem podopiecznych. Niemniej jednak opisywali ją jako wybitną nauczycielkę, która pomogła im odnaleźć pewność siebie i nauczyła najważniejszych umiejętności potrzebnych podczas wspinaczki. Członek klubu Azymut, Jewgeni Olchowski, wspomina, jak Ludmiła potrafiła wyprowadzić na prostą każdego łobuza. Wiedziała, jak stworzyć zgraną grupę, wierzyła w ludzi, pomagała im stać się najlepszą wersją siebie. Pod jej opieką każdemu z nas udawało się zmaksymalizować umiejętności i rozwijać się na wszystkich płaszczyznach życia. Była wspaniałą nauczycielką. Byliśmy dla niej jak adoptowane dzieci. Martwiła się o każdego z nas. Doskonale znała też teren, ponieważ pół roku wcześniej odwiedziła samotnie Hamardaban, by tam opracować trasę wędrówki. Początkiem sierpnia 1993 roku wybrała 6 uczniów, którzy mieli jej towarzyszyć. W skład grupy wchodzili 24-letnia Tatiana Jurjewna Filipenko, sekretarz Pietropawłowskiej Szkoły Pedagogicznej, 23-letni Aleksander Genadijewicz Sasza Krysin. Aleksander był narzeczonym córki Ludmiły, Natalii, której oświadczył się przed wyprawą. Był też członkiem klubu Azymut już od 11 lat, a sama liderka grupy traktowała go jak syna. 19-letni Denis Wiktorowicz-Szwaczkin. Pechowym zrządzeniem losu wziął udział w wyprawie, zastępując innego uczestnika, któremu rodzice nie udzielili zgody. Denis nie poprosił o takową swoich rodziców, ponieważ byli akurat na wakacjach, więc zostawił im tylko krótką notatkę. Poszedłem w góry. Niedługo wrócę. 17-letnia Walentina Utoczenko, uczennica Pietropawłowskiej Szkoły Pedagogicznej na 2 specjalizacjach. Nauczycielka pracy szkolnej i instruktorka turystyki szkolnej.
15-letni Timur Bałgabajewicz Bapanow, który dorastał w rodzinie pasjonatów pieszych wycieczek i sam był ich aktywnym uczestnikiem. Ostatnia na liście znalazła się 16-letnia Wiktoria Zalesowa. Początkowo w ogóle nie była brana pod uwagę przez Ludmiłę. Wiktoria brała udział w innej organizowanej przez Korowinę wycieczce i zdaniem instruktorki wykazała się absolutnym brakiem przygotowania na stres psychiczny i fizyczny. Jednak za namową matki 16-latki zgodziła się przyjąć ją do grupy. Według jedynej ocalałej, Walentiny Utoczenko, nie byli bliskimi przyjaciółmi, ale dobrze się znali. Rok wcześniej ta sama grupa w niemal niezmienionym składzie brała udział w wycieczce, wspinając się na masyw Tien Shan. Tym razem wyprawa na Hamardaban miała odbyć się w ramach kampanii Turiada, masowych wędrówek wywodzących się jeszcze ze Związku Radzieckiego. Turiada miała na celu zapoznać rosyjską młodzież z różnymi zakątkami krajów związkowych. Zadaniem Ludmiły było opracowanie marszruty, czasu przejścia z punktu A do punktu B, a także racji żywnościowych. Trasa miała rozpocząć się na stacji kolejowej Murino, znajdującej się w obwodzie irkuckim. Przechodziła przez przełęcz Langutajski, następnie wychodziła na grzebień grani prowadzącej na szczyt Han Ua. Stamtąd mieli udać się na szczyt Jagodnej. Trasa prowadziła dalej przez bezimienny szczyt o wysokości 2310 metrów do rzeki Śnieżnej. Wiodąc przez jezioro Patowoje, przez Utulik i poprzez przełęcz Czertowoje Ozioro, docierała do Sludjanki. Łącznie mieli do przejścia około 210 km, a samą trasę uznano za trzecią w 5-stopniowej skali trudności. Zdaniem Utoczenko trasa była bezpieczna w porównaniu z inną grupą, która miała 4 stopień trudności. Wyruszyli w tym samym czasie i mieli spotkać się w rejonie jeziora Patowoje 4 sierpnia. W tej drugiej grupie znajdowała się 16-letnia córka Ludmiły, Natalia. 2 sierpnia 1993 roku grupa zgłosiła swoje wyjście, wysyłając telegram do ratowników na poczcie stacji Murino. Na taki telegram składała się przede wszystkim marszruta i planowany termin powrotu. Pierwszego dnia wędrówki panowała przepiękna pogoda. Świeciło słońce, a niebo było bezchmurne. Temperatura w dzień wynosiła około 25 stopni. Drugiego dnia pogoda gwałtownie się zmieniła. Zmiana została wywołana mongolskim cyklonem, który w żaden sposób nie został przewidziany przez prognozy pogody. Ulewny deszcz, a potem deszcz ze śniegiem towarzyszył im nieustannie podczas wspinaczki na przełęcz Langutajski. Temperatura spadła do około 3 stopni. Po dotarciu na miejsce grupa zatrzymała się, rozbili namioty i spędzili tam noc. Następnego dnia kontynuowali wędrówkę w nieprzerwanych strugach deszczu. Piechurzy wspięli się na szczyt Han Ua, przeszli wzdłuż grzbietu, ostatecznie trafiając na płaskowyż wododziałowy rzek Angita i Bajka. Kolejną noc spędzili nad jeziorem Galice. Tak Walentina Utoczenko wspomina ten dzień. 4 sierpnia dotarliśmy na przełęcz Krutoj. Zdjęliśmy pozostawioną notatkę, zostawiliśmy własną. Po południu zeszliśmy na dół. Grupa szła wzdłuż bezdrzewnej strefy alpejskiej. Ugotowaliśmy obiad na prymusach. Około 16 ruszyliśmy na płaskowyż Tritrans. Przeszliśmy 6 km. Ulewny deszcz, bardzo zimno. Zatrzymaliśmy się na bezleśnej, otwartej przestrzeni. Rozbiliśmy 2 namioty. O 4 nad ranem potargało nam te namioty. Naprawiliśmy je. O 6 rano wyrwało stelaż. Śpiwory były mokre. Po pokonaniu około 70 km dotarli na wyżynę Tritrans, gdzie przenocowali na zboczu. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie. Dlaczego grupa zatrzymała się na otwartej przestrzeni? Nie bez kozery porównuje się tamtejszy obszar do marsjańskiego krajobrazu. Jest praktycznie pozbawiony wegetacji. Pokrywają go kamienie i rzadka trawa, a wiatr dmie nieprzerwanie. 400 metrów niżej znajduje się teren zalesiony, a 30-minutowa wędrówka w górę zbocza zaprowadziłaby piechurów do specjalnej platformy.
Było tam drewno potrzebne do rozpalenia ogniska, a przy odrobinie wyobraźni i celofanu, którym dysponowali, można było skonstruować schronienie przed wiatrem. Zdaniem podróżnika i reportera Władimira Żarnowa, powodem takiego zachowania mógł być błąd na mapie, a słaba widoczność uniemożliwiła poprawną ocenę odległości. Zbytnia pewność siebie liderki grupy i koszmarne warunki pogodowe doprowadziły do tragedii. Przez 3 dni szli w deszczu i śniegu. Był to ogromny wysiłek, do tego jedzenie było bardzo skromne. Rankiem 5 sierpnia do deszczu doszły opady mokrego śniegu. Przez całą noc dął lodowaty wiatr, a temperatura spadła jeszcze bardziej. Grupa drżąc z zimna spędziła w mokrych ubraniach kolejną noc. Rankiem z trudem rozpalono ognisko i ugotowano śniadanie. Ludmiła zarządziła zejście w dół zbocza w kierunku rzeki Śnieżnej. Jak twierdzi Valentina? 5 sierpnia o 10 rano przyszedł Krisin, mówiąc, że są mokrzy i zmarznięci. Padał gęsty śnieg i nie było widać żadnych punktów orientacyjnych. Spakowaliśmy plecaki i zaczęliśmy schodzić po zboczu w kierunku Doliny Rzeki Śnieżnej. Po przejściu około 10 metrów Krisin raz za razem zaczął upadać. Próbowaliśmy go podnieść, ale upadał ponownie. Z jego oczu i uszu ciekła krew, a z ust toczyła się piana. Korowina nakazała reszcie kontynuować zejście, a sama została obok chłopaka. Jednak prawie natychmiast zatrzymała grupę i poprosiła, aby ktoś do niej podszedł. Tania wyjęła namiot, a pozostali się pod nim ukryli. Podeszłam do Korowiny. Oczy Krisina były ogromne. Jego spojrzenie puste. Z jego oczu i uszu sączyła się krew, a z ust piana. Korowina sprawdziła puls i stwierdziła, że jego serce nie bije. Poprosiła o sprowadzenie Wiki na dół. Zajęłam się tym, ale ona mnie ugryzła. Zaciągnęłam ją do pozostałych. Wtedy to sama Ludmiła upadła i zaczęła się wić. Tatiana jako pierwsza podbiegła do instruktorki. Z jej uszu i oczu także płynęła krew, a z ust piana. Nagle Tatiana złapała się za szyję, jakby nie była w stanie oddychać. Następnie podeszła do pobliskiej skały i zaczęła uderzać głową o kamień. Robiła to raz za razem, dopóki nie straciła przytomności i nie upadła na ziemię. Denis schował się za kamieniami i zamknął w śpiworze. Podczołgałam się do Korowiny, ale nie oddychała. Timur i Wiktoria ruszyli biegiem w dół zbocza, zrywając z siebie ubrania. Po chwili oni także upadli. Paznokciami rozdzierali sobie gardła, krztusząc się krwią. Próbowałam podnieść Timura. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nikt się nie rusza, zaczęłam schodzić w dół do linii drzew. Ubrałam się i położyłam w śpiworze. Okryłam namiotem. Rano wróciłam na górę. Zobaczyłam Tanię na kamieniach, Denisa, Timura i Wikę. Powyżej leżał Sasza i Korowina. Wszyscy byli martwi. Gwoli ścisłości dodam, że w kilku rosyjskich gazetach znalazłam informację, że kiedy Valentina wróciła na miejsce zdarzenia, Ludmiła wciąż żyła, choć krótko. Przerażona dziewczyna wiedziała, że musi jak najszybciej znaleźć pomoc. Zabrała ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy – mapę, żywność i wodę z plecaków zmarłych. Ciała przykryła celofanem. Zeszła nad rzekę Angita, gdzie spędziła noc 7 sierpnia. Wędrówka następnego dnia doprowadziła ją do wieży przekaźnikowej na wysokości 2310 metrów. Rozbiła namiot i spędziła tam kolejną noc. Pojawiła się u niej wysoka gorączka i kaszel. Rankiem zauważyła linię energetyczną. Miała nadzieję, że doprowadzi ją do ludzkich siedlisk. Niestety, domy okazały się opuszczone, a ich kiepski stan wskazywał na to, że doszło do tego już dawno. Potem dotarła nad rzekę Śnieżną. Szła w dół tej rzeki, dopóki nie zaczęło robić się ciemno. Potem rozbiła namiot na brzegu i tak spędziła kolejną noc. Następnego dnia, to jest 9 sierpnia, po przejściu około 8 km zrobiła postój w okolicy ujścia potoku Tsumtsaganhulutuj do Śnieżnej. Jej stan pogarszał się z każdą upływającą godziną.
Jak twierdzi, była przygotowana na to, że w niedługim czasie podzieli los swoich towarzyszy wędrówki. Nie chciałam umrzeć brudna. Valentina więc rozebrała się do naga i weszła do lodowatej wody. Umyła się od stóp do głów, a nawet wyszorowała cały swój dobytek, łącznie ze śpiworem i namiotem. Rozwiesiła wszystko na gałęziach i w takim stanie znalazła ją grupka kajakarzy z Kijowa. Ukraińcy czym prędzej zaopiekowali się 17-latką, nakarmili ją i podali jej antybiotyki. Potem zabrali ze sobą. Zdaniem Aleksandra Kwitnickiego, jednego z turystów. Kiedy wspominam to wydarzenie, serce podchodzi mi do gardła. Zobaczyłem dziewczynę stojącą na brzegu. Krzyczała, machając rękami. Otaczała ją taka aura desperacji, że natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, iż wpadła w poważne tarapaty. Kiedy zatrzymaliśmy się na brzegu, podbiegła do jednego z nas, przytuliła się do niego i płakała przez bardzo, bardzo długi czas. Potem chaotycznie wyjaśniła, że wielu ludzi zmarło i jak bardzo była przerażona. Wróćmy na moment do dnia 5 sierpnia. Jak już wcześniej wspominałam, w tym samym czasie wyruszyły dwie grupy. Jedna pod przewodnictwem Ludmiły Korowiny, a w skład drugiej wchodziła jej córka Natalia. Obie grupy miały spotkać się w okolicy jeziora Patowoje. Druga grupa, choć stopień trudności ich wędrówki był wyższy, dotarła na miejsce bez przeszkód o wyznaczonym czasie. Ekipa ratowników, ewakuując dzieci z terenów Hamardaban, widziała biwakujących piechurów. Natalia i reszta czekali na grupę Korowiny w umówionym miejscu przez dwa dni, po czym doszli do wniosku, że niesprzyjające warunki pogodowe musiały znacząco wydłużyć czas potrzebny na przebycie trasy. Postanowili więc kontynuować wędrówkę, nie podejrzewając nawet, że mogło dojść do tragedii. Ukraińscy kajakarze przybyli do miasta Słudianki 18 sierpnia, gdzie natychmiast zgłosili tragedię policji. Valentinę od razu przewieziono do szpitala. Jej stan psychiczny poprawił się na tyle, że była w stanie się przedstawić i opowiedzieć, choć szczątkowo, co wydarzyło się podczas wędrówki na Hamardaban. Natychmiast zamówiono helikopter, ale z powodu złych warunków pogodowych poszukiwania rozpoczęły się dopiero 21 sierpnia. Na poszukiwania pieszo od razu wyruszyła grupa ratowników Burjackiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, a także ratownicy z Czyty i Gusinoozierska. Już na samym początku sprawy komplikował fakt, że podany w książce wyjścia szczyt Titrans nie istniał na mapach. W tamtych czasach nie były one tak dokładne jak dziś. Nazwa ta została najprawdopodobniej wymyślona przez samą Ludmiłę. Co więcej, zawiadomienie o wyjściu grupy, które Korowina wysłała telegramem, nigdy nie dotarło do celu. W przeciwnym razie ratownicy wyruszyliby na poszukiwania znacznie wcześniej. Jak wspomina Władimir Zinowa, ratownik Bajkalskiego Oddziału Poszukiwawczo-Ratowniczego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Znaliśmy tylko punkt wyjścia i znaleźliśmy miejsce noclegu. Z jednej strony taki płaskowyż tundry z dużymi zakolami utrudniał poszukiwania. Do tego ciągle padało, były mgły i niskie chmury. Wiedzieliśmy na pewno, że byli przykryci folią celofanową i dlatego szukaliśmy tego miejsca z celofanem, ale nie mogliśmy go znaleźć. Tymczasem w górach Hamardaban prowadzono jeszcze inne poszukiwania. 18-letniego Iwana Wasniewa i 18-letniej turystki Olgi Indiukowej. Według pozostałych członków grupy z Omska, którzy zgłosili zaginięcie towarzyszy, Iwan i Olga opuścili pozostałych, aby zbadać teren wokół obozowiska i nie wrócili o umówionej porze. Po całodziennym oczekiwaniu na ich powrót zostawili odręcznie napisaną notatkę, jedzenie i wodę, po czym udali się w zamieszkane rejony, by wezwać pomoc. Ratownicy zabrali ze sobą helikopterem dwóch członków grupy z Omska i udali się na poszukiwania. Olgę i Iwana odnaleźli dopiero 24 sierpnia. Para czekała na ratunek na brzegu rzeki Śnieżnej. By zwiększyć swoje szanse na odnalezienie, rozciągnęli dużą niebieską folię. Wszystko na szczęście było z nimi w porządku. Mieli nawet przy sobie zapasy jedzenia, snickersy i puszki z mięsem konserwowym. Zabrano ich na pokład helikoptera.
W drodze powrotnej do bazy ratownicy zauważyli ciała turystów z Pietropawłowska. Leżały na zboczu Tritrans na wysokości 2204 metrów nad poziomem morza. Jako że Olga i Iwan byli w dobrym stanie i nie wymagali natychmiastowej opieki medycznej, ratownicy podejmują decyzję o natychmiastowym lądowaniu. Podczas oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że turyści znajdowali się na czystym zboczu o długości 200-250 metrów w linii prostej poniżej głównego grzbietu w kierunku do Rzeczy Śnieżnej. Do granicy lasu było co najwyżej 200-300 metrów. Ciała leżały w pewnej odległości od siebie, za wyjątkiem Krysina i Korowiny. Ludmiła leżała na chłopaku. Nieco dalej znaleziono ciała Zalesowej i Papanowa. Najdalej leżeli Filipenko i Szwaczkin. Leżeli twarzami do ziemi, jakby upadli w czasie biegu. Ciała turystów już zaczęły się rozkładać, a ich oczodoły były puste. Denis, Tania i Wiktoria ubrani byli tylko w cienką bieliznę. Tania i Timur byli boso. Nikt nie miał na sobie kurtki. Wszystkie śpiwory, plandeki z polietylenu leżały spakowane tuż obok. Zdaniem Leonida Ismaliowa, byłego zastępcy Burjackiej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej. Najdziwniejsze było to, że przez całą noc poprzedzającą śmierć turystów, choć byli mokrzy i zmarznięci, nie próbowali się ogrzać. Wszyscy mieli do dyspozycji śpiwory i folie, ale nawet ich nie ruszyli. Leżały suche i nieuszkodzone w ich plecakach. Swoją drogą dokopałam się do materiału filmowego, nakręconego przez ratowników, gdzie pokazane są ciała i ich ułożenie. Dla chętnych podlinkuję go w źródłach. Zwłoki zabrano jednym z dwóch śmigłowców i przewieziono do Ułan-Ude, gdzie miały zostać poddane autopsji. Ratownik Jurij Ewgenijewicz Goliusz wspomina: to był okropny widok. Czerwie wiły się w ich pustych oczodołach i otwartych ustach. Zapakowaliśmy ciała do plastikowych worków. W trakcie lotu do Ułan-Ude smród był nie do wytrzymania. Niektórzy ratownicy wymiotowali. W filmie Władimira Żarnowa pod tytułem Czekam i wierzę przeprowadzono wywiady z osobami zaangażowanymi w badania i śledztwo. Zdaniem Konstantina Jugowa, kierownika Biura Medycyny Sądowej Republiki Buriacji. Kiedy otrzymaliśmy do zbadania 6 zwłok turystów, dostaliśmy zadanie ustalenia przyczyny zgonu, zidentyfikowania obrażeń i wykluczenia śmierci gwałtownej. Biegli działali w trzech kierunkach. Należało, po pierwsze, ustalić i udowodnić, że przyczyną zgonu była ogólna hipotermia ciała. Po drugie, zidentyfikować, czy możliwe było masowe zatrucie, produkty złej jakości, substancje toksyczne. Po trzecie, stwierdzić urazy mechaniczne. Przede wszystkim dokładnie przestudiowaliśmy warunki, w jakich doszło do tragedii. Początkowo przyjęliśmy, że czynnikami, które przyczyniły się do zgonu, była wysokość i surowy klimat kontynentalny z nieprzewidywalną pogodą. W czasie tragedii, przy niskich temperaturach i obfitych opadach, wszystkie ofiary miały mokre ubrania. Do tego dużo aktywności fizycznej i brak tlenu. W takich warunkach śmierć może nastąpić szybko. Zdarzały się przypadki, że w podobnych okolicznościach ludzie umierali z powodu hipotermii w ciągu 2 godzin. Zdaniem Wiktorowa, eksperta Biura Medycyny Sądowej Republiki Buriacji, sekcja zwłok wykazała ogólne oznaki poważnego wychłodzenia organizmu. W mięśniach i wątrobie turystów brakowało składników odżywczych, a zwłaszcza glikogenu. Glikogen to polisacharyd, czyli wielocukier, który gromadzi się w wątrobie i w mniejszym stężeniu w mięśniach poprzecznie prążkowanych, tzw. szkieletowych. Jest głównym wielocukrem, który stanowi materiał zapasowy w komórkach. Brak glikogenu dał podstawy do postawienia diagnozy i ustalenia przyczyny zgonu – hipotermia. Nieco szerszy obraz stanu fizycznego grupy przedstawia Ulk Tujew, kierownik Kryminalistycznego Laboratorium Histologicznego. W Kryminalistycznym Laboratorium Histologicznym wykonano badania histologiczne narządów i tkanek turystów.
Wykazały one zmiany morfologiczne charakterystyczne dla zaburzeń ogólnego krążenia krwi i oddychania, które objawiały się w obrębie wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek. Z ogólną niedokrwistością skóry i mięśni i krwotokiem ze względu na zaburzoną przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych i obrzęk płuc. Ponadto eksperci zidentyfikowali zmiany dystroficzne charakterystyczne dla dystrofii białek w narządach wewnętrznych, sercu, wątrobie i nerkach. Dodatkowe badania histochemiczne tkanek oraz wątroby i serca u zmarłych wykazały całkowity zanik glikogenu, co jest charakterystyczne dla ogólnej hipotermii. Badania histologiczne i badania histochemiczne w pełni potwierdziły diagnozę. Ogólna hipotermia, która była przyczyną śmierci turystów. Pośrednie naruszenie metabolizmu białek pozwala nam powiedzieć, że wystąpiło u nich zjawisko dystrofii białek, a być może nawet głodu. Władimir Żarnow wyruszył w samotną wędrówkę do miejsca tragedii. Chciał sprawdzić, czy za śmiercią grupy mogły stać także inne czynniki. Zbliżając się do szczytu, zwracałem szczególną uwagę na niebo. Świeciło słońce, a nagle zaczął wiać silny wiatr. Zaczęło padać, a potem spadł grad. Grad zmienił się w śnieg, potem deszcz i za chwilę znów świeciło słońce. To centralna część Hamardaban. W lecie w słonecznej Buryacji można zamarznąć, jeśli zlekceważy się porady doświadczonych ludzi. Nawet jeśli wędrówka nie jest długa, w plecaku powinny znaleźć się ciepłe ubrania, kilka par skarpet na zmianę i zapas żywności. Turyści zmarli jeden po drugim z zimna i wyczerpania, spotęgowanego złą pogodą i błędną taktyką. Nie mogli zejść ze zbocza, bo już wtedy nie mieli siły. W świetle tych odkryć i ustaleń nie wszczęto postępowania karnego w sprawie śmierci turystów z Pietropawłowska. Za oficjalną przyczynę zgonu uznano hipotermię, a w przypadku instruktorki był to zawał serca. Tym samym uznano Ludmiłę Korowinę za winną śmierci podopiecznych. Były uczeń Korowiny, Eugenii Olchowski, absolutnie nie zgadza się z tym werdyktem. Prędzej uwierzę w kosmitów, niż w to, że Ludmiła pozwoliła, by ci ludzie zamarzli. Towarzyszyłem jej w tuzinie wypraw, więc wiem, o czym mówię. Być może się czymś zatruli. Była straszna burza i może weszli w obszar o wysokiej zawartości ozonu. Ratownik Jurij Ewgenijewicz-Goliusz z kolei uważa, że to Korowina była odpowiedzialna za tragedię. Znałem ją na długo przed tym incydentem. Była bardzo piękna, o silnej woli, wysportowana. Kiedyś zimą 1982 nasze ścieżki skrzyżowały się na północy Bajkału. Ludmiła z dwoma chłopcami w wieku 16-17 lat zeszła z gór do naszego obozu. Chłopcy wyglądali na zmęczonych i wymizernowanych. Jeden z nich nie mógł nawet unieść siekiery, by narąbać drewna. Daliśmy im herbatę i chleb. Rzucili się na ten poczęstunek, jakby nigdy nic nie jedli. Zapytałem, co się z nimi działo. Korowina powiedziała, że prowadzi jakąś szkołę przetrwania. Kiedy wyrusza z grupą, zabierają ze sobą minimum jedzenia i odzieży. Rzekomo wychowywała ich, by byli gotowi na nieprzewidziane sytuacje. Byłem oburzony. To są nastolatki, muszą dobrze się odżywiać. Zwłaszcza jeśli niosą ze sobą taki ciężar. A potem w tym miejscu w 1993 znaleźliśmy ostatni biwak grupy, na którym jedli śniadanie. Więc w tym miejscu znaleźliśmy jedną pustą puszkę gulaszu. Zimno, deszcz, sypie śnieg, a Korowina, jak się okazuje, kazała jedną puszkę duszonego mięsa podzielić na 7 osób. Pomyślałem, że może znajdę opakowania po słodyczach czy czekoladzie. Nic. Tak jedli, po trochu. Nic dziwnego, że wszyscy zginęli od razu. Ich organizmy były wyczerpane do granic możliwości. Dlaczego więc Valentina przeżyła? Czy jej organizm był bardziej odporny na wysiłek fizyczny i psychiczny? Zdaniem Goliusza dziewczyna przeżyła dzięki temu, że jadła różeniec górski. Roślinę leczniczą o bardzo wysokiej zawartości witamin. Co więcej, łagodzi ona niepokój, a także podnosi odporność na stres.
Substancje aktywne zawarte w tej roślinie obniżają stężenie kortyzolu w organizmie, popularnie nazwanego hormonem stresu, a także wyrównują poziom substancji chemicznych w mózgu odpowiedzialnych za nastrój i samopoczucie psychiczne. I tutaj nasuwa się kolejne pytanie. Co stało na przeszkodzie, aby pozostali członkowie grupy także się nim pożywili? W plecaku Ludmiły Korowiny znaleziono dwie duże torby wysuszonego i pokrojonego korzenia różańca górskiego. Ponoć 2 dni przed śmiercią zarządziła dłuższy postój, aby wszyscy wspólnymi siłami zebrali korzenie. Zdaniem Goliusza po powrocie z wycieczki chciała je po prostu sprzedać. Mężczyzna z przekonaniem dodaje, że swoją zachłannością i nieposzanowaniem darów natury rozgniewała ducha bajkalskiego szamana. Myślę, że to bajkalski szaman ją za to pokarał. To niebywałe, że udało jej się go tyle nazbierać. Kamardaban nie wybacza takiego zachowania. Z natury powinno się brać tyle, ile potrzebujesz tego dnia. Buryacja, której stolicą jest Ulan-Ude, do dnia dzisiejszego słynie z praktykowania szamanizmu. W latach 1922-91 Związek Radziecki represjonował szamanów i ich działalność. Współcześni szamani piastują zwykłe stanowiska, by po zakończeniu pracy oddawać się praktykom religijnym i pomocy innym. Buryacki szaman zwyczajowo komunikuje się z bogami i duszami zmarłych przodków, by leczyć choroby i utrzymywać harmonię pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Wierzy w setki, a niektóre źródła podają, że nawet w tysiące bogów i bóstw. Z czego setka najważniejszych jest rządzona przez Ojca Niebios i Matkę Ziemię. Wierzy też w niezliczone rzesze dusz, które strzegą świętych miejsc, gór, rzek i jezior. W tym oczywiście Hamardaban. Rozgniewane mogą sprowadzać nieszczęścia. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią góra. Nie tylko on uważał, że za tragedię była odpowiedzialna Ludmiła i jej praktyka turystyki ekstremalnej. Valentina twierdziła, że celowo zwiększyła tempo wędrówki, by spotkać się ze swoją córką o wyznaczonym czasie. Dlatego też wyczerpani turyści postanowili rozbić namioty na zboczu górskiego szczytu, w miejscu nieosłoniętym przed wiatrem, zamiast zejść do lasu. W filmie Czekam i wierzę turysta, badacz Władimir Żarnow przytacza dane z książki trasy grupy turystycznej Korowiny. Z jej zapisków wynikało, że na jedną osobę przypadało 510 gramów żywności, co oznaczało, że grupa działała na nieustannym deficycie kalorii, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ciągły, wytężony wysiłek fizyczny i zapewne psychiczny. Jak twierdzi Leonid Izmailow, szef służby ratowniczej obwodu irkuckiego we wcześniej wspomnianym filmie. Masowa psychoza, która stała się udziałem członków grupy po śmierci pierwszej osoby, może być tłumaczona przemęczeniem, nieprzygotowaniem na tego typu rozwój wydarzeń, czy też hipotermią. Jednak nie wyjaśnia, co tak naprawdę tam się stało. W końcu, w tym samym czasie, tam w górach były też inne wyprawy, które tak jak i grupa Korowiny nie spodziewały się nagłych opadów śniegu, a mimo to przetrwały. Sama Utoczenko broniła Ludmiłę twierdząc: to co się wydarzyło nie było jej winą. Jestem przekonana, że to zła pogoda doprowadziła do śmierci moich towarzyszy. W trakcie debat mających rozstrzygnąć, co naprawdę wydarzyło się tego dnia na Hamardaban, brano pod uwagę naprawdę przeróżne teorie. Od kosmitów, przez paranormalne anomalie, potem mniej lub bardziej naukowe. Teraz pokrótce omówimy niektóre z nich. Turyści zobaczyli coś, czego nie powinni. Ta teoria głosi, że grupa z Pietropawłowska w górach natknęła się na tajny eksperyment wojskowy. Zostali zabici, by sekret pozostał sekretem. Policja i lekarze medycyny sądowej zatarli ślady, a informacje, które przedostały się do opinii publicznej, zostały bardzo mocno przefiltrowane. Hipotermię i niedożywienie podano jako oficjalną przyczynę śmierci, choć prawda była zupełnie inna.
Faktem jest, że grupa zboczyła ze szlaku, eksplorując zakątki, gdzie przeciętni turyści raczej się nie zapuszczają. Więc w teorii jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że Hamar Daban jest bardzo popularnym celem wycieczek turystycznych. Więc trochę to dziwne, że tajna wojskowa organizacja wybrała sobie taką, a nie inną lokalizację na przeprowadzanie tajnych eksperymentów. Co więcej, miejsce, gdzie zmarli turyści z grupy Korowiny, jest bardzo dobrze widoczne z powietrza i wyższych partii pasma górskiego. Więc znów, lokalizacja dla tajnych eksperymentów, powiedziałabym, że taka 2 na 10. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że Valentina przeżyła i była świadkiem całego zdarzenia. Ale okej, załóżmy na moment, że ta teoria jest prawdziwa. Nawet jeśli zdołała uciec przedstawicielom tej tajemniczej organizacji, to nie miała za bardzo gdzie się przed nimi schować. Zerknijcie na zdjęcie. Przedstawia zbocze, na którym znaleziono ofiary. Nawet jeśli jakimś cudem jej się to udało, to dlaczego władze, że tak posłużę się eufemizmem, nie kazały jej milczeć? Jeśli zastosowano mniej drastyczne metody i zmuszono ją do kłamstwa, to dlaczego jej historia jest tak szalona? Zamiast uspokoić jej odbiorców, wzbudza tylko niepokój i coraz więcej pytań. Gwoli ścisłości dodam, że Valentina wkrótce po ukończeniu studiów wyprowadziła się z rodzinnego Pietro Pawłowska. Nie chciała też za bardzo mówić o tym, co się wydarzyło. I tutaj znów nie dopatrywałabym się drugiego dna. Valentina faktycznie mogła uciekać, ale nie przed tajną organizacją, a przykrymi wspomnieniami. Co zdaje się potwierdzać w jednym z nielicznych wywiadów, jakich udzieliła. Myślicie, że chcę pamiętać o tym koszmarze? Musiałam odejść, zmienić całe swoje życie. Chcę o tym wszystkim zapomnieć. Kolejna teoria głosi, że za śmiercią grupy mogła stać broń chemiczna, a dokładnie środek chemiczny działający na układ nerwowy, czy też środek paralityczno-drgawkowy. Co w sumie zgadzałoby się z zachowaniem i objawami turystów na chwilę przed śmiercią i raportem z autopsji. Kontakt jednostki z takim środkiem prowadzi do niewydolności oddechowej i posiniaczonych płuc. Może dojść do nagłego zatrzymania akcji serca, a jak wiemy, przyczyną śmierci Ludmiły był zawał. Równie dobrze przyczyną śmierci mogła być hipotermia, po tym jak zostali wystawieni na działanie tego środka chemicznego. Stracili przytomność i doszło do wychłodzenia organizmu. Brano pod uwagę scenariusz, że piechurzy mogli stać się przypadkowymi ofiarami gazów bojowych, nowiczoków, z rosyjskiego nowicjusz. Jest to grupa bojowych środków trujących o działaniu paralityczno-drgawkowym, które miały zostać wynalezione w ZSRR w latach 70. XX wieku, a następnie być badane i produkowane do wczesnych lat 90. Niektóre źródła podają, że nowiczok był intensywnie testowany właśnie w rejonach przylegających do gór Hamar Daban. Kontakt z tym środkiem prowadzi do błyskawicznej śmierci z objawami podobnymi do opisywanych. Natasza Mulis, redaktorka strony Medium, wysnuła teorię, jakoby długotrwałe i silne opady deszczu mogły wypłukać z gleby środek psychoaktywny, testowany w wyższych partiach góry nawet kilka miesięcy wcześniej. Słońce przyczyniło się do jego odparowywania i unoszenia w górę. Gazy bojowe, takie jak nowiczok, są rozpuszczalne w wodzie. Ich całkowite wyparowanie może trwać nawet 4 miesiące, a cząsteczki ciężkie w nich zawarte mogą unosić się nad ziemią. Tak więc deszcz wypłukał tę substancję, która spłynęła z wyższych partii góry. Słońce przyczyniło się do jej ewaporyzacji. Krysin nieświadomie wszedł w takie skupisko gazu, niemal natychmiast wykazując objawy zatrucia. Kiedy Ludmiła pobiegła, by mu pomóc, sama wystawiła się na działanie toksyny. I tak niczym w makabrycznym efekcie domina, członkowie grupy mieli tracić życie jeden po drugim po ekspozycji na gaz. Krążyła też teoria, że ratownicy nie zaczęli poszukiwań od razu w obawie, że śmiercionośna substancja wciąż unosi się w powietrzu, a nie ze względu na złe warunki pogodowe. I tutaj, moi kochani, znów wracamy do punktu wyjścia, ponieważ Valentina przeżyła.
miała bezpośredni kontakt zarówno z Krysinem, Wiktorią, jak i Ludmiłą. Mało tego, stała obserwując całe zdarzenie, a na drugi dzień tam wróciła, zabrała prowiant i niezbędne rzeczy z plecaków zmarłych towarzyszy. Kolejna teoria zakłada, że Walentina po prostu źle zapamiętała wydarzenia z tamtego dnia, poddana ogromnej dawce stresu. W grę wchodziło także niedożywienie i wyczerpanie fizyczne. To traumatyczne wydarzenie spowodowane śmiercią jej znajomych, czy też przyjaciół, nie pozwoliło jej na chłodne i racjonalne zinterpretowanie rzeczywistości. Nadało całemu zdarzeniu efekt niesamowitości, a może nawet i odrealnienia. I może faktycznie przyczyną śmierci podaną w autopsji była hipotermia. Trochę suchych faktów. Hipotermię dzielimy na łagodną, umiarkowaną i ciężką. Zakładając, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia z umiarkowaną lub ciężką hipotermią, możemy wyodrębnić objawy, które pasowałyby do opisu Walentiny. Są nimi, co oczywiste, uczucie marznięcia, co zgłaszał Krysin niedługo przed atakiem. Drżenie i skurcze mięśni, dezorientacja i niepokój, zawroty głowy, utrata poczucia czasu i szeroko pojęte zaburzenia świadomości. Jednostka, której organizm został poważnie wyziębiony, może odczuwać paradoksalne uczucie gorąca. Dlatego zdejmuje z siebie ubrania, by się ochłodzić, tym samym przybliżając swój koniec. Z zeznań Walentiny wynikało, że niektórzy członkowie grupy zaczęli zdejmować ubrania i buty. Kolejne objawy przyprawiają mnie o lekkie poczucie niepokoju, ponieważ mogą świadczyć o tym, że przynajmniej część uczestników wyprawy jeszcze żyła, kiedy Walentina uznała ich za martwych. Są nimi utrata świadomości, stan ogólny przypominający śmierć, nikły lub niewyczuwalny oddech, puls wolny i słaby lub niewyczuwalny, brak reakcji źrenic na światło spowodowany niedotlenieniem mózgu. Dla 17-latki działającej pod wpływem niewyobrażalnego stresu i strachu było niebywale trudno wyczuć słaby puls czy oddech. Może więc jej towarzysze byli tylko nieprzytomni, ich oddechy spowolnione, puls niewyczuwalny, ale wciąż żyli. Zostawieni przez całą noc na pastwę tnącego wiatru, zimna, w skąpym odzieniu, niektórzy bez butów, jeden po drugim przechodzili na tamtą stronę. Kiedy Walentina wspięła się rankiem do obozu, już było po nich. Dla mnie osobiście ta myśl jest bardziej przerażająca niż niejedno paranormalne wyjaśnienie. Warto też przypomnieć, że z zeznań Walentiny wynika, iż członkowie grupy zmarli śmiercią gwałtowną, a nie stopniowo tracili kontakt z rzeczywistością. Oczywiście krew sącząca się z oczu i uszu i toczenie piany z ust także nie wpisują się w ten schemat. Ale może Walentina źle zapamiętała tę część, lub jej ogarnięty paniką mózg dopisał ten makabryczny wątek scenariusza. Rozważana była też możliwość, że turyści wypili wodę zaczerpniętą z jeziora Bajkał i zmarli na wskutek zawartych w niej toksyn. Bajkał jest najgłębszym jeziorem świata, uznanym przez UNESCO za Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze. Jezioro stanowi największy na świecie pojedynczy zbiornik słodkiej wody, 26% światowych zasobów. Kwestia jego toksyczności od lat jest tematem co najmniej kontrowersyjnym. Po jego obu stronach w latach 60. powstały zakłady papiernicze, tak zwany Bajkalski Kombinat Celulozowo-Papierniczy. Miejsce wydawało się być idealne. Drzew nie brakowało, wody do produkcji celulozy także. Dość szybko okazało się jednak, że drewno z okolicznych lasów było nieodpowiednie do produkcji wysokiej jakości papieru, a przez aktywny sejsmicznie region występowały częste przestoje w produkcji. Mimo tego zakłady przez lata pompowały tony zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji do jeziora. Do tego dochodziły ścieki z okolicznych miejscowości, takich jak Ulan-Ude. Jak podaje Roman Warzenkow, kierownik programu ochrony Bajkału w Greenpeace Rosja. Przed 40 laty kombinat miał bardzo nowoczesne jak na tamte czasy urządzenia oczyszczające ścieki.
Jednak przez lata ich nie modernizowano, a do fabrycznej oczyszczalni podłączono miejską sieć kanalizacyjną. Dziś system oczyszczania w kombinacie niczego już nie oczyszcza. Jest przestarzały i nieefektywny. Toksyczne ścieki płyną rurami prosto do Bajkału. Codziennie kombinat zrzuca do jeziora ponad 80 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Przy tym wszystkim miejscowe władze deklarują chęć rozwoju turystyki w mieście i okolicach. A tymczasem w tym rejonie istnieje oficjalny zakaz picia wody bezpośrednio z jeziora. Inspektorzy oddziału nadzoru z Irkucka przeprowadzili w kombinacie kontrolę. Okazało się, że koncentracja trujących substancji w ściekach spuszczanych bezpośrednio do Bajkału 1000 razy przekracza dopuszczalne w Rosji normy. W świetle tych informacji wysnuto teorię, jakoby turyści wypili wodę zaczerpniętą z jeziora Bajkał i zmarli na wskutek zawartych w niej toksyn. Walentina mogła wypić jej mniej lub pozyskać wodę z innego źródła. Niektóre toksyczne substancje zaczynają siać spustoszenie w organizmie już po kilku minutach. Istnieje też możliwość, że to nie one bezpośrednio stały za zgonami, ale przyczyniły się do osłabienia organizmu i w rezultacie hipotermii. Raporty toksykologiczne nie wskazywały na obecność toksyn, ale być może nie wykonano pełnych badań. Ale swoją drogą, jeśli ta teoria jest słuszna, to dlaczego nie odnotowano większej ilości podobnych przypadków? Kolejna teoria, moim skromnym zdaniem, jest najciekawsza i to nie tylko dlatego, że dotyczy grzybów, a jak wiecie, ja na punkcie grzybów mam malutką obsesję. Ludmiła była znana ze swojego zamiłowania do zbieractwa. Nie tylko roślin, ale też grzybów. Uczyła tej sztuki także swoich podopiecznych. Był to ważny element szkoły przetrwania. Możliwe jest więc, że jeden z turystów, a może sama Korowina, choć jest to mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę jej doświadczenie, a więc jeden z turystów zebrał niewłaściwy rodzaj grzybów i dodał je do śniadania. Rodzaj zawierający psylocybinę. Psylocybina jest to organiczny związek chemiczny występujący naturalnie w setkach gatunków grzybów psylocybinowych. Tak w skrócie, ma właściwości psychodeliczne. Psylocybina obok LSD jest najbardziej popularnym i najczęściej używanym psychodelikiem. Pierwsze efekty zauważalne po spożyciu pojawiają się już po 20-30 minutach i mogą utrzymywać się nawet do 6 godzin. Jeśli grzyb jest żółty dłużej, związek ten jest absorbowany w jamie ustnej i zaczyna działać już po 15 minutach. Oczywiście wszystko zależy od przyjętej dawki, gatunku grzyba, sposobu zażycia, jak i indywidualnych cech jednostki związanych z metabolizmem. Niektóre źródła podają, że substancja ta może wywoływać silne halucynacje. Z kolei inne zakładają, że powoduje ona zniekształcenie rzeczywistości i obiektów, które są jak najbardziej realne. Na przykład ktoś patrzy na krzew, a widzi zwierzę. Do tego bardzo często dochodzi zaburzenie skali. Mrówka wydaje się być gigantem, a gigantyczny budynek wielkością przypomina klocek Lego. Kształty i kolory ulegają deformacji. Psylocybina może wywoływać panikę i napady lęku, zwłaszcza jeśli ktoś ma ku temu predyspozycję, a także uczucie dezorientacji i utraty kontroli. W kilku miejscach natknęłam się na informację, że po zażyciu tej substancji jednostki widziały współtowarzyszy podróży, że tak to ujmę, płaczących krwią. Z całą pewnością nie jest to objaw uniwersalny, gdyż jak już wcześniej wspomniałam, każdy organizm reaguje na spożycie tej substancji inaczej. Jak podaje portal Mykożerca? W niektórych sytuacjach występuje tak zwany bad trip. To typowe dla tego związku skutki uboczne. Psylocybina bowiem może wywoływać silne halucynacje i następuje mocne odrealnienie. Efekty niepożądane pojawiają się najczęściej wtedy, gdy stosuje się zbyt duże dawkowanie. Istnieją też pewne inne, indywidualne predyspozycje mogące prowadzić do tego, że skutki uboczne psylocybina będzie miała silniejsze u konkretnej osoby.
Wśród nich wylicza się m.in. obciążenie genetyczne chorobami psychicznymi, słaby metabolizm, waga przyjmującego, wiek oraz stan emocjonalny. Za tą teorią może przejawiać też odmienne zachowanie turystów. Krisin i Ludmiła upadli wijąc się. Tatiana złapała się za szyję, próbując złapać oddech, po czym zaczęła uderzać głową o skałę. Denis skrył się za kamieniami i zamknął w śpiworze, a Timur i Wiktoria zaczęli uciekać, zrywając z siebie ubrania. Jedyna ocalała próbowała pomóc pozostałym, po czym sama skryła się w lesie. Być może przyjęła mniejszą ilość substancji lub była na nią bardziej odporna, a jedyną halucynacją była krew płynąca z oczu i uszu Ludmiły i Krisina. I znów spożycie grzybów byłoby pośrednią przyczyną śmierci. W stanie odmiennej świadomości nie mogli prawidłowo ocenić sytuacji. Pod uwagę był też brany wpływ infradźwięków. Infradźwięki, czy też poddźwięki, to fale akustyczne, których częstotliwość jest za niska, aby usłyszał je człowiek. Za dolną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie górną granicę infradźwięków, przyjmuje się częstotliwość 20 Hz. Ich źródła dzielimy na naturalne i antropogeniczne, czyli wytworzone sztucznie przez ludzi. Do tej pierwszej kategorii zaliczają się m.in. duże wodospady, fale morskie, silny wiatr, pioruny, tornada, lawiny, a nawet niektóre gatunki zwierząt, na przykład słonie czy hipopotamy. Do drugiej zaś ciężkie pojazdy, drganie mostów, odrzutowce, śmigłowce czy rurociągi. Jak dotąd badania dotyczące infradźwięków są prowadzone głównie na zwierzętach. Wiele opracowań wskazuje jednak na to, że mogą one powodować u ludzi poczucie ucisku w uszach, dyskomfortu, nadmiernego zmęczenia, senności oraz zaburzenia sprawności psychomotorowej i funkcji fizjologicznych, a nawet apatii i depresji. Jak twierdzi turysta Władimir Bożenko w wywiadzie dla rosyjskiej gazety RU, jeśli weźmiesz szczyt dwóch sąsiadujących gór i narysujesz między nimi linię prostą, to wzdłuż samego grzbietu przy prędkości wiatru około 15 metrów na sekundę przepływa około 60 ton powietrza na sekundę. Uważam, że jest to najbardziej prawdopodobne źródło tych infradźwięków. Nikołaj Fiodorow, uczestnik operacji poszukiwawczej grupy z Pietropawłowska, się z tym zgadza. Jeśli zjedli coś, co doprowadziło do zatrucia, wtedy organizm każdego z nich zareagowałby inaczej. Zatrucie nie może mieć dokładnie takiego samego wpływu na wszystkich. Zakładamy, że powstał antycyklon i wiał bardzo silny wiatr. Rozpoczęły się wahania magnetyczne, wprawiono w ruch ogromne masy powietrza, które wytwarzały infradźwięki i mogły oddziaływać na psychikę. Poszczególne skały pod wpływem silnego wiatru mogą stać się generatorem infradźwięków o przeogromnej mocy, co powoduje, że człowiek doświadcza paniki, niewyjaśnionego horroru. Według dziewczyny, która przeżyła, jej przyjaciele byli niespokojni, a ich mowa była niezrozumiała. Z kolei traumatolog z regionu Czelebińska, Nikołaj Tarasow, optuje za zatruciem kwasem siarkowym. Wyziewy w wyniku inwersji temperatury nie uległy rozproszeniu, a przedostały się na duże odległości. Następnie wraz z opadami skaziły dużą przestrzeń. Aleksander Krisin miał pianę i krew na ustach, a są to charakterystyczne oznaki zatrucia wziewnego. Aleksander Kiwiński, turysta z Kijowa, który brał udział w poszukiwaniach grupy, uważa, że przyczyną ich śmierci była choroba wysokościowa. Z reguły pojawia się na wysokości powyżej 2500 metrów nad poziomem morza, gdzie dostępność tlenu w powietrzu ze względu na rozrzedzenie atmosfery zaczyna być za mała na potrzeby organizmu człowieka. U osób wyjątkowo wrażliwych pierwsze objawy mogą pojawić się już na wysokości 1500 metrów. Ze względu na niską zawartość tlenu może dojść do zmian w mózgu, problemów z oddychaniem, z sercem, a nawet mogą pojawić się halucynacje.
Jednak na tej wysokości choroba wysokościowa prawie nigdy się nie zdarza. Przypomnę, że ciała znaleziono na wysokości nieco ponad 2000 metrów. Rozważano też możliwość zatrucia alkoholowego, ale doświadczeni piechurzy, którzy wielokrotnie towarzyszyli Korowinie, kategorycznie temu zaprzeczyli, twierdząc, że jedną z jej żelaznych zasad był zakaz picia w trakcie wędrówek. Ponadto alkohol byłby zbędnym balastem. Jak widzicie, teorii dotyczących tego, co wydarzyło się na Hamar Daban, jest cała masa. I ten materiał w żadnym razie ich nie wyczerpuje. Ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie w tej sprawie. Koniecznie dajcie znać, której teorii jesteście zwolennikami. A może uważacie, że śmierć grupy z Pietropawłowska nastąpiła wskutek niedożywienia, ekstremalnego wysiłku i w końcu hipotermii? Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Jeśli macie ochotę, możecie zacząć wspierać kanał, bym mogła dalej dzielić się z wami tymi opowieściami z pogranicza światów. Zachęcam was też do subskrybowania. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, jeśli spodobał ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.